Na wschodzie Ukrainy sytuacja jest nadal napięta. W walkach w Słowiańsku zginęło dotychczas 30 separatystów i 4 ukraińskich żołnierzy. Na temat kryzysu w Wiedniu dyskutowali ministrowie spraw zagranicznych państw europejskich oraz Ukrainy i Rosji. Tak zwana Doniecka Republika Ludowa przygotowuje się do referendum w sprawie przyszłości obwodu. Już w najbliższą niedzielę prorosyjscy separatyści chcą przeprowadzić referendum niepodległościowe w obwodzie donieckim. Przewidują, że weźmie w nim udział ponad 3 miliony osób. Władze Ukrainy odrzucają plany tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i podkreślają, że nie uznają wyników głosowania. Parlament w Kijowie odrzucił dziś jednocześnie inicjatywę przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w dniu wyborów prezydenckich 25 maja. Deputowani stwierdzili, że głosowanie nie może odbywać się pod lufami karabinów. Na wschodzie Ukrainy nadal trwa akcja antyterrorystyczna przeciwko separatystom. Bojownicy zapowiadają, że będą walczyć do końca. Milicja Ludowa Donbasu się nie podda. Będziemy walczyć do samego końca. Żaden z chłopaków nie opuści milicji. Sama nazwa miasta Słowiańsk mówi sama za siebie. Słowianie. I Słowianie się nie poddadzą. Według szefa MSW Ukrainy w walkach w Słowiańsku zginęło już ponad 30 separatystów i 4 żołnierzy ukraińskich. Mieszkańcy miast, w których odbywają się walki, są coraz bardziej zaniepokojeni. Nie możemy pracować, a nasze dzieci nie mogą chodzić do szkoły. Myślę, że nie jest dobrze. Każdy powinien wrócić do tego, co należy zrobić. W Wiedniu odbyło się dziś posiedzenie Komitetu Ministrów Rady Europy. W spotkaniu szefów dyplomacji wzięli udział również ministrowie z Rosji i Ukrainy. Oczekujemy silnego stanowiska Rady Europy w celu wspierania ukraińskich wyborów prezydenckich. Po rozmowach Siergiej Ławrow skrytykował plan przeprowadzenia wyborów prezydenckich na Ukrainie 25 maja. Jego zdaniem w sytuacji, gdy nie dokonano reformy konstytucyjnej, a na wschodzie Ukrainy wojsko jest wykorzystywane przeciwko obywatelom, głosowanie nie powinno się odbyć. Ławrow przyznał, że Rosja nie odrzuca możliwości dalszych rozmów z Ukrainą. Stawia jednak warunek, muszą w nich uczestniczyć przedstawiciele wschodnich i południowych regionów. Kijów deklaruje chęć uczestnictwa w drugiej turze rozmów w Genewie na temat deeskalacji kryzysu. Chce jednak, by Rosja zaakceptowała planowane wybory prezydenckie.